Proszę Państwa, witam Państwa w cudowny poranek w Gnieźnie. Jak wiecie, jesteśmy w Wielkopolsce. Cała ekipa, przedstawiciele 5 partii, Unii Pracy, PPS-u, Partii Razem, Nowej Lewicy, SDPL-u oraz Stowarzyszenia Jacka Pawła Kasprzaka, Obywatele RP. Jeździmy po Polsce, rozmawiamy ze wszystkimi, odnosimy się do bieżących spraw. I od tych spraw bieżących chciałem zacząć. Kilka słów chciałem powiedzieć i skierować bezpośrednio do złodzieja pomysłów, a tak nazywam pana premiera Mateusza Morawieckiego, gdyż dziś dowiedzieliśmy się o trzecim konkrecie, który pan premier Morawiecki w imieniu rządu PiS-u zgłosił w ramach swojego programu. Przypomnę dwa pierwsze. Pierwszy jest taki, że pan premier Morawiecki, będąc w jednym ze szpitali, dowiedział się, że wyżywienie w szpitalach jest marnej jakości. Prawdę powiedziawszy, nie wiem, jak to obśmiewać, gdyż gdyby bywał albo jego rodzina, albo jego znajomi w państwowych szpitalach, powiatowych szpitalach, wiedziałby, że jedzenie w tych szpitalach nie jest dobrej jakości. Panie premierze, niech pan sobie wyobrazi, niech pan się dowie, że w całej Polsce są ludzie, którzy nie leczą się tylko i wyłącznie w prywatnej służbie zdrowia, że korzystają ze szpitali, że lewica chciałaby, żeby te szpitale nigdy nie były prywatyzowane, bo w Polsce są ludzie i bogaci, i mniej zasobni. Ci mniej zasobni nie będą się leczyli w klinikach, w których pan się leczy, bądź pana rodzina, bądź pana znajomi. I ci mniej zasobni i w ogóle wszyscy jedzą to, co w szpitalach im podadzą. Wiem, że to pana zaskakuje, że istnieje taka Polska, ale jest. Druga rzecz, o której się pan dowiedział, to to, że w budynkach z wielkiej płyty w zimie jest zimno, bo są niedocieplone i że przydałoby się te budynki docieplić. Wie pan, to jest wiedza rzadka, powiem szczerze, rzadka chyba w pana środowisku, dlatego że ludzie wiedzą o tym, że jak się ociepli budynki, to ucieczka ciepła będzie w tym momencie mniejsza, będzie ludziom po prostu lepiej, ekologia na tym skorzysta. Dobrze, że wybory są co 4 lata, bo raz na 4 lata pan się dowiaduje, jak jest naprawdę. Ale zadziwił mnie pan dzisiaj, zgłaszając postulat, żeby w supermarketach były polskie produkty. Uważam, że jest pan złodziejem pomysłów. Chcę panu przypomnieć w imieniu formacji lewicowej. Pan poseł Arkadiusz Iwaniak 1,5 roku temu złożył w imieniu Lewicy ustawę, z której jasno i wyraźnie wynika, że chcemy, żeby polskie produkty stanowiły w sklepach, jeżeli chodzi o polską żywność, 70%, żeby były oznaczone, że są polskimi produktami, żeby również był oznaczony poziom cukru ze względu na zdrowotność polskiego społeczeństwa. Złodzieju pomysłów, rozumiem, że siedzisz i patrzysz na najlepszych, patrzysz na ich postulaty, patrzysz na ich ustawy. Pewnie cię zdziwiło, że trzeci klub w parlamencie złożył 230 ustaw i pewnie cię zdziwiło, że w tych ustawach są zapisane różne rzeczy dobre dla Polek i Polaków. To ci przypomnę, złodzieju pomysłów, że jest projekt obywatelski mówiący o rencie wdowiej. Renta wdowia to jest taki projekt, który daje możliwość godnego życia partnerom bądź partnerkom po śmierci partnera. To jest taka ustawa, która mówi, że możesz wybrać 85% większej emerytury i zostawić 50% mniejszej emerytury. To jest taki projekt, który mówi, że ludzie, bo wyobraź sobie, złodzieju pomysłów, że są normalni ludzie na świecie i w Polsce, że ludzie po śmierci swojego partnera albo partnerki
będą mieszkali nadal w domu, w którym płacą ten sam czynsz, w którym o połowę nie może się zmniejszyć temperatura w mieszkaniu, bo umarł jeden z partnerów. Ci ludzie również korzystają ze światła, korzystają, po prostu chcą normalnie żyć. I tutaj chciałem dwa słowa powiedzieć na temat usług publicznych. My jako Lewica przywiązujemy do tego niesłychaną wagę. Usługi publiczne i dobra jakość usług publicznych, proszę Państwa, to dobre szpitale, to bezpłatne żłobki, to bezpłatne przedszkola, dostępne również poza terenami miejskimi, to dobra edukacja, to posiłek, ciepły posiłek dla każdego ucznia w każdej szkole. Dobre usługi publiczne to, proszę Państwa, również dobrze opłacani urzędnicy, dobrze opłacane pielęgniarki, dlatego chcemy, żeby jedną z pierwszych rzeczy były podwyżki o 20% dla tych ludzi, którzy dbają o nas i powinni dbać się o nas w urzędach, w sądach, w szpitalach, w szkołach, w transporcie. Dobre usługi publiczne to wreszcie jest dobry transport. I uderzę na koniec w ostatnią rzecz, którą PiS nam proponuje. Proponuje nam w haśle bezpieczną Polskę. Pytam się złodzieja pomysłów oraz jego szefa, pana Kaczyńskiego. Gdzie jest bezpieczeństwo mieszkaniowe, jeżeli 1,5 miliona ludzi w Polsce nie ma mieszkań? Gdzie jest bezpieczeństwo związane z ochroną zdrowia, jeżeli lekarstwa są nadal drogie i nie chcecie skorzystać z naszych projektów ustaw mówiących o tym, że każda recepta, lekarstwo na każdej recepcie może kosztować, ma kosztować maksimum 5 zł. Gdzie jest likwidacja kolejek do usług specjalistycznych, jeżeli chodzi o medycynę? Gdzie jest świetnie funkcjonująca szkoła? I gdzie jest wreszcie świetnie funkcjonujący transport? Przypomnę, 13 milionów 800 tysięcy ludzi nie ma dostępu do transportu publicznego, to znaczy do kolei i to znaczy do PKS-u. Chcę PiS-owi powiedzieć, że możecie opowiadać o bezpieczeństwie Polek i Polaków, ale bezpieczeństwo Polek i Polaków to nie jest tylko zakup dwóch czołgów. To jest bardzo ważne, powtarzam, ale ludzie też chcą żyć normalnie. Bezpiecznie, bez względu na to, ile mają lat. W tym kontekście zwracam złodziejowi pomysłów uwagę na twojego nowego, przyszłego koalicjanta. Z nim się szybko dogadasz, to jest Konfederacja. Będziesz miał zupełnie inną Polskę z tą Konfederacją, dlatego że Konfederacja uważa na przykład, że powinniśmy nie płacić podatków, albo płacić bardzo niskie podatki. Konfederacja uważa, że możemy mieć dowolność ZUS-u. W związku z tym pytanie jest takie, jak mieszkańcy Polski będą korzystali ze szpitali, jeżeli te szpitale nie będą finansowane? Jak mieszkańcy polscy będą chodzili do szkół, jeżeli te szkoły będą tylko prywatne? Chcę powiedzieć PiS-owi jedną rzecz. Nie zauważacie ludzi, którzy mają status materialny niższy od waszego. Ci ludzie też chcą spokojnie żyć. 500+ rozwiązało wiele problemów, ale nie wszystkie. Dziękuję serdecznie i myślę, że o tym 500+ i o tragedii związanej z tym, co się dzieje z narodzinami i urodzinami w Polsce, powie, jak Państwo pozwolicie, posłanka Anna Maria Żukowska. Bardzo proszę. Proszę Państwa, wstaję rano i czytam, że premier Morawiecki odkrył, że spada dzietność w Polsce. Że od 8 lat sztandarowy, flagowy program Prawa i Sprawiedliwości, 500+, teraz zwiększony do 800+, nie działa w tej sferze, do której został wymyślony. To nie jest konkret, to jest odgrzewany kotlet, bo 500+ nie jest programem i nigdy nie było programem prodemograficznym.
było słusznym, potrzebnym, zgodnym ze standardami zachodnich socjaldemokracji programem dotyczącym pomocy dzieciom, pomocy w zakupie czy to ubrań, czy to wyjazdu na wakacje. I bardzo dobrze, to są cywilizowane standardy. Ale czy nas, Polki, ma zachęcać do rodzenia dzieci fakt zakazu aborcji w przypadku, gdy będziemy jej potrzebowały, gdy będzie płód, z którym jesteśmy w ciąży, będzie uszkodzony, gdy nasze życie będzie zagrożone, to lekarz będzie się w szpitalu zastanawiał, czy najpierw nas ratować, czy może poczekać, żeby w razie czego nikt się nie przyczepił, żeby ten płód sobie obumarł, żeby się wtedy już wdała infekcja niestety, to będziemy wtedy ratować kobietę. Czy to ma nas zachęcać? Czy nas zachęcać ma do rodzenia dzieci to, że w szkole plan lekcji wygląda tak, że jest kompletnie rozwalony, że są lekcje, czasami często w szkołach są w ogóle lekcje na zmiany. Jednego dnia dzieci przychodzą o 8, innego dnia przychodzą o godzinie 13. Wszystko jest to nieuregulowane. Brakuje specjalistów w szkołach, brakuje psychologów i psycholożek w szkołach, brakuje nauczycielek i nauczycieli, brakuje dobrego podejścia do WF-u. Ja słyszę też, że znowu są tak jakieś pomysły, żeby dzieci uprawiały sport. To bardzo fajnie, ale jeszcze fajniej i jeszcze bardziej by je to zachęciło do uprawiania tego sportu, gdyby potem mogły się umyć, a nie siedzieć w klasie przez następne kilka godzin po odbyciu forsownego wysiłku fizycznego. Dalej, czy ma nas, Polki, zachęcać do rodzenia dzieci to, że nie będziemy miały ich gdzie wychować, bo nie będziemy miały gdzie postawić im kołyski, łóżeczka, a potem biurka. Dlatego, że nas, Polki, nie stać na mieszkanie w tej sytuacji, w takich miastach jak Gniezno, w takich miastach jak Poznań, jak Warszawa, jak Ostrów Wielkopolski, nie ma dostępnych mieszkań na tani wynajem. Ten wynajem często w przypadku młodych ludzi, młodych Polek, przekracza ponad połowę ich wynagrodzenia. I to ma nas zachęcić do rodzenia dzieci. Za te pieniądze mamy dzieci utrzymać, mieszkając kątem u rodziców. To nie jest przyszłość, jakiej chcemy. Polki chcą godnego życia, chcą zakładać rodzinę, ale tę rodzinę móc założyć w godnych warunkach, cywilizowanych. Móc dzieci, móc funkcjonować również na rynku pracy, czyli mieć takie miejsce jak żłobek, jak potem przedszkole, gdzie możemy powierzyć dzieci swoje pod opiekę specjalistów i specjalistek, gdzie te dzieci będą miały i dobre wyżywienie, dobrej jakości i będą pod opieką i będą miały dobre wykształcenie wczesno-przedszkolne, wczesnoszkolne. To jest wszystko, o czym mówił Włodzimierz Czarzasty, to są usługi publiczne, które albo ich nie ma, albo są na tak niskim poziomie z powodu właśnie braku godnych płac dla nauczycieli, że nowe osoby też nie idą, nie garną się do tego zawodu, dlatego że niestety, ale początkujący nauczyciel po prostu w dużych miastach nie jest w stanie się z tych pieniędzy, które mu państwo oferuje, za kształcenie tej przyszłości narodu, jaką są dzieci, nie jest w stanie wyżyć. I nawet ludzie, którzy mieli taki plan, mieli idealistyczne podejście, chcieli kształcić dzieci, chcieli pracować w szkole, marzyli o byciu nauczycielem, zderzają się z rzeczywistością i zmieniają zawód, bo oni też muszą coś jeść i też chcieliby mieć dzieci i żeby te dzieci miały gdzie mieszkać i co jeść. I na koniec, czy ma nas zachęcić do rodzenia dzieci opieka sprawowana przez brunatnego Bąkiewicza? Czy on teraz będzie walczył o nasze prawa, tak jak słyszę, o prawa kobiet? Prawo i Sprawiedliwość, naprawdę puknijcie się w głowę, bo jeżeli chcecie, żeby Polska nadal była jednym z 5 największych narodów Unii Europejskiej, to nie jest droga, którą powinniśmy podążać. Jeżeli my chcemy, jeżeli państwo chcą, żeby w Polsce rodziło się więcej dzieci, żeby nie zawalił się system emerytalny, bo o tym systemie emerytalnym trzeba gadać, a Prawo i Sprawiedliwość nie chce o tym gadać, chce tylko po prostu zrobić referendum i przekonywać ludzi przekonanych. My mamy tu czystą kartę i Sojusz Lewicy Demokratycznej, i Robert Biedroń, Wanda Nowicka głosowali przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego, ale my musimy rozmawiać o tym, jak finansować, jak pomagać tym, którzy w tej chwili już nie nadrobią tych lat z przeszłości, nie będą w stanie nadrobić tych składów, i
wtedy jest propozycja nasza renty wdowiej i inne propozycje, między innymi także emerytur stażowych. To są konkrety, a nie odgrzewane kotlety. Dziękuję. Tadeusz. Szanowni Państwo, jesteśmy w Gnieźnie na rynku pierwszej stolicy Polski. Dzisiaj mówi Lewica o wysokiej jakości usługach publicznych. Tak, panie premierze, może mniej czasu na TikToku, a więcej czasu poświęcić na przygotowanie wniosku o płatność z Krajowego Planu Odbudowy. Może wreszcie trzeba wydać dyspozycję swoim nominatom w Trybunale Konstytucyjnym, żeby wydali z siebie wyrok. Bo w Polsce, bo w Gnieźnie, bo w powiecie gnieźnieńskim są potrzebne pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Wysokiej jakości usługi publicznej. Tutaj miasto Gniezno inwestuje w społeczne budownictwo mieszkaniowe. Mamy gotowe tereny, wszystko jest przygotowane. Ma być nowych 45 mieszkań, ma być tam również nowe przedszkole na 100 miejsc. Ale co? Firmy czekają za kredytem. A gdyby były środki z KPO, które zostały zapisane dzięki determinacji Lewicy i osobistej Włodka Czarzastego? Mamy szansę na poprawę jakości usług w służbie zdrowia. Mamy zmodernizowany szpital, ale tam trzeba również nowoczesnej aparatury. I co? Są środki zabezpieczone dzięki Lewicy w Krajowym Planie Odbudowy, których nie ma, bo Zjednoczona Prawica po prostu w tej sprawie się kłóci. Potrzebujemy zeroemisyjnych autobusów miejskich. Czekamy na nie, pieniądze są zabezpieczone w KPO. Nowoczesna przestrzeń publiczna, czyli między innymi parki do wypoczynku, do spotkań, do integracji, to też projekty, które mogą być finansowane z KPO. Dzisiaj mówimy tu, z gnieźnieńskiego rynku, że oskarżamy rząd Zjednoczonej Prawicy o ekonomiczną zdradę stanu. Nie ma na to zgody. Lewica domaga się, Lewica jest gwarantem, że te pieniądze przyjdą do Polek i Polaków. Szanowni Państwo, ta gwarancja wysokiej jakości usług publicznych to przede wszystkim właśnie to, co tutaj mówiliśmy, te żłobki w tych małych miejscowościach, tam, żeby kobiety mogły łączyć swoją aktywność zawodową z wychowaniem dzieci, ale także kluby seniora, tak jak w Gnieźnie, ale także inne formy włączania właśnie seniorów do życia kulturalnego. Szanowni Państwo, drużyna, ekipa Lewicy jest gwarantem wysokiej jakości usług publicznych europejskiego państwa dobrobytu. Ekipa Lewicy jest gwarantem, że one będą rozwijane, a nie tak jak PiS, który zwija to państwo usług publicznych, a nie tak jak Konfederacja, która chce zlikwidować państwo usług publicznych. W tej ekipie, szanowni Państwo, mamy dzisiaj ludzi, którzy są z nami. Serdecznie witam, chciałem Państwu przedstawić. Sylwia Przybylska, radna Rady Miasta Gniezna, aktywistka. Kamila Kasprzak-Bartkowiak, aktywistka kultury, organizatorka tutaj protestów dla kobiet na naszej liście. Krystyna Kubicka-Stul, osoba z dużym doświadczeniem samorządowym, radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Jest z nami Piotrek Czerniejewski, 23-latek. Lewica nie tylko mówi o potrzebach ludzi młodych, ale stawia na nich. Na naszej liście mamy 22-letnią Wiktorię Miedziak i 23-letniego Piotra Czerniejewskiego. Jest z nami na liście Marcin Lewandowski, lider związków zawodowych Paroku. Pamiętacie Państwo, 2 lata temu to on po raz pierwszy w firmie prywatnej doprowadził do tego, że podwyższono płacę w wyniku determinacji załogi, ale też i wsparcia Lewicy. Brawo, Marcin. Marcin, proszę uprzejmie, zaczynasz. Dzień dobry. Szanowni Państwo, jako działacz związkowy zorganizowaliśmy strajk w Paroku. Było tylko jedno ugrupowanie, których interesowało los Polaków, pracowników. I była to Lewica. Jak koledzy z Solarisa organizowali strajk, też było tylko jedno ugrupowanie, które interesowało się pracownikami. I była to też Lewica. Reprezentacja Lewicy jest potrzebna. Także proszę, głosujcie na Lewicę, wspierajcie pracowników. Brawo. Dziękuję. Super, dziękujemy. Wczoraj, przedwczoraj większość z nas w własnych domach, rodzinach posłała swoje dzieci, wnuki
czasie nowego roku szkolnego. Pani Krystyna Kubicka-Sztul powiedziała mi przed wejściem, że jest bardzo oburzona na to, co czyni pan minister Czarnek. Krysiu, powiedz, o co chodzi. Witam bardzo serdecznie. Mam okazję dzisiaj wszystkim mieszkańcom Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego podziękować za oddane głosy na mnie w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i między innymi dzięki waszym głosom jestem, pełnię ten mandat w waszym imieniu. Wczoraj obejrzałam sobie wypowiedź pana ministra Czarnka. Dużo mówił tu pan przewodniczący i pani poseł na temat szkół. Moi drodzy, wczoraj wypowiedział się, że niestety, ale muszą wyprowadzić dzieci niepełnosprawne ze szkół integracyjnych, że będą budować szkoły specjalne, czyli getta dla tych dzieci. Do tego doprowadzić nie możemy, bo te dzieci niepełnosprawne, integrując się z dziećmi pełnosprawnymi, zupełnie inaczej funkcjonują. Jestem również dumna z tego, że jestem Wielkopolanką. W Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, jak dowiedziałam się również od pana posła Tadeusza Tomaszewskiego, również w powiecie gnieźnieńskim, są zabezpieczone środki na metody in vitro. Jestem z tego dumna, że głosowałam za. Moi drodzy, tylko ten, kto nie ma dzieci, wie, ile te dzieci znaczą. I nie pozwolimy na to, żeby te dzieci były prześladowane, bo w ten sposób się zachowują. I dzisiaj po wypowiedzi pana ministra Czarnka widzę, jak blisko im jest z Konfederacją. Bo pamiętacie państwo, jak Korwin-Mikke wypowiadał się o dzieciach niepełnosprawnych. Jest mi wstyd, że oni w ogóle byli w Sejmie i reprezentują również to polskie społeczeństwo. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, Gniezno, pierwsza stolica Polski, ma własny program dofinansowania leczenia niepłodności metodą in vitro. Powiat gnieźnieński z inicjatywy Lewicy jako pierwszy przystąpił do wojewódzkiego programu. Ale przecież Lewica mówi, dość, przecież płacimy 9% składki na Narodowy Fundusz Zdrowia. Ta metoda ma być bezpłatna, dostępna do wszystkich Polek i Polaków. Lewica do tego doprowadzi. Lewica też doprowadzi do zmiany sytuacji ludzi młodych. Piotrek, powiedz tutaj. Coś. Szanowni państwo, jesteśmy dzisiaj w Gnieźnie, pierwszej stolicy Polski. Dzisiaj z pierwszej stolicy Polski do obecnej stolicy bezpośredni pociąg odjeżdża raz dziennie. Jeszcze gorzej jest w transporcie autobusowym. Transporcie autobusowym, z którego korzystają zwłaszcza młode osoby takie jak ja. W 2019 roku zlikwidowano PKS Gniezno. Od tamtej pory rolę przewoźników przejęły prywatne firmy. Prywatne firmy, które dostają dotacje z publicznych, naszych wspólnych pieniędzy, a mimo to ilość kursów autobusowych jest wciąż niska, a ceny są wysokie. Startuję w tych wyborach z trzeciego miejsca, ponieważ chcę walczyć o jakość transportu publicznego. Chcę zabiegać o większą liczbę kursów autobusowych i kolejowych po to, aby autobusy docierały do mniejszych miejscowości, aby uczniowie i uczennice mogli i mogły docierać do swojej szkoły, a seniorzy na przykład na zajęcia komputerowe w Gnieźnie. Dziękuję bardzo za ciepłe przyjęcie. Proszę o głosy, jeżeli państwu też zależy na dobrej jakości życia w powiecie gnieźnieńskim. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ekipa Lewicy to gwarancja wysokiej jakości usług publicznych, ale to gwarancja również świeckiego państwa, to gwarancja lepszej płacy za pracę. To również gwarancja wprowadzenia tego, co PiS zablokował. Emerytur stażowych. Półtora roku walczyliśmy z trybuny sejmowej na komisjach, a oni mówią nie, mimo że to obiecali panowie, jeden Duda i drugi Duda publicznie. My to wprowadzimy, tak jak wprowadzimy również dwukrotną waloryzację dla świadczeń emerytalno-rentowych, jeśli inflacja będzie przekraczać 5%. Lewica to gwarancja realizacji programu, który jest szansą na europejskie państwo dobrobytu.